RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w roli głównej nauka. Może gdzieś odrobina polityki, może o gospodarkę czy ekonomię zahaczymy. W każdym razie będą to wszystko bardzo ważne tematy dla naszego regionu. Doktor Dariusz Woźniak, rektor WSB Eneliu w Nowym Sączu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana i uczelni cel na najbliższe lata. Uczelni cele na najbliższe lata są dosyć tak wąsko sprecyzowane i tak staramy się rozwijać, będziemy się starali rozwijać w trzech kierunkach. Myślę, że też będzie to dobrze dla całego naszego otoczenia, również tego sądeckiego. To jest na pewno rozwój programów takich międzynarodowych, tych, które mamy w Nowym Sączu. Więc jest dosyć kolorowo, jeżeli chodzi o i tak internacjonalnie, można powiedzieć, w samym Nowym Sączu, a będzie pewnie jeszcze bardziej. Mamy znakomite narzędzie, które nazywa się Cloud Academy, to jest nasza platforma, autorska platforma, która bardzo usprawnia studiowanie, szczególnie osobom pracującym, więc to znowu kierunek na studia niestacjonarne. Cloud, czyli coś w chmurach, coś, no co, coś sprawia, co wykorzystuje najnowsze technologie. Tu mamy sporą przewagę konkurencyjną nad innymi i to staramy się wykorzystać. Czyli nie trzeba przychodzić bezpośrednio na uczelnię, żeby być na wykładzie? No to nie jest tak do końca. Natomiast, bo wiadomo, że programy składają się z części takich, które są, no, mają takie treści, można powiedzieć, porządkujące, czyli ten wykład tak zwany, tak? No i warsztaty, więc warsztaty raczej zostajemy w tej formie, która jest, chociaż jest też opcja studiowania warsztatowo przed komputerem, no ale właśnie ta część wykładowa, wszystkie wykłady na studiach niestacjonarnych od października są teraz też, tak jest, można sobie obejrzeć w sieci oczywiście jako nasz student, czy po prostu ktoś, kto wykupuje kurs, kto chce się troszeczkę doszkolić. To ma ogromną zaletę, tak jak mówię, na studiach niestacjonarnych, gdzie często pracujemy, mamy rodziny, ale no, nie chcemy rezygnować z rozwoju, tak? Albo załóżmy, w pracy, w której jesteśmy, przyda się dokument potwierdzający naszą wiedzę albo podwyższający tę wiedzę. Z pewnością. Co przekłada oczywiście się często także na wypłaty. I oprócz tego oczywiście chcemy te programy wszystkie nasze budować na bazie praktyków. Myślę, że od 15 maja mamy taką nową ofertę. Bardzo chcemy współpracować, szczególnie z tym otoczeniem nowosądeckim. Mamy tutaj sporą liczbę podmiotów, które mogą nas wesprzeć. Głównie przedsiębiorstw. Czyli mówimy o sądeckim także biznesie, tak? Tak, oczywiście. I na czym tak, będzie oczywiście to wsparcie polegało? No, staramy się, żeby przedsiębiorstwa miały dużo większy wpływ na specjalności, które oferujemy, w sensie i kadrowym trochę, byśmy byli zachwyceni, a przynajmniej można powiedzieć takim doradczym, no kogo ty chcesz mieć, który przychodzi do ciebie, można powiedzieć, zielony po 3-miesięcznej praktyce. Teraz przedsiębiorstwa będą mogły sobie po prostu w dosyć dużym zakresie naprawdę wybrać po prostu te treści. Tak? Tak dzieje się już, albo chciałoby się, żeby się działo już w szkołach średnich. Na przykład szkoły starostwa są mniej więcej w taki sposób budowane, choć nie tylko, gdzie pracodawcy mogą mieć wpływ na to, w którym kierunku będą kształceni młodzi ludzie, po to między innymi, żeby potem mieli już wykształconą kadrę, jeśli chodzi już o zarządzanie, ewentualnie pracowników do tego, żeby zajmować się bezpośrednio poszczególnymi działami. Rzecz tylko w tym, że ciągle mówi się o tym, że o tym głośno na Sądecczyźnie, że to ciągle zarobki nie nadążają za tymi, które są w większych metropoliach, w Krakowie, że jednak ten daleki dojazd do Krakowa sprawia, do wyższych poborów sprawia, że u nas są niższe. Zarobki głównie zależą oczywiście też od czynników tych zewnętrznych, ale głównie od wydajności pracy, tak jak będą lepsi pracownicy, którzy więcej będą potrafili wytworzyć i ciekawszych rzeczy, ładnie się mówi o większej wartości dodanej, no to wtedy zarobki też pójdą w górę, tak, też pójdą w górę. W tym momencie nie uważam, że jest jakaś bariera w przemieszczaniu się wielka, więc... No dwie godziny do Krakowa to trochę dużo w jedną stronę. No tak, jeżeli byśmy mówili o dojazdach, do pracy codziennie. Można się myśleć o przeniesieniu i tutaj ten rynek, no pewnie jakieś zawsze będą różnice między metropolią a mniejszymi miejscowościami, bo tak jest na całym świecie, ale nie w każdym biznesie, tak, bo raczej już mniej w biznesie, na przykład, który wykorzystuje sieć, no bo tam lokalizacja ma mniejsze znaczenie. Także ja myślę, że to powoli będzie ciągnęło w górę również i na Sądecczyźnie.
I tutaj, jeżeli sądeckie firmy będą miały możliwość realnego wpływu też na kontynuując wątek, na nauczanie, to będą mieli lepszych pracowników, a lepsi pracownicy to ich też wyższe potencjalne pobory dla nich. A przy niskiej skali bezrobocia z pewnością biznesmeni lokalni są zainteresowani tym, żeby mieć pracowników najlepiej od razu wykształconych. No tak, tak, tak. Które oczywiście kierunki najchętniej ich interesują? Czy my poruszamy się cały czas w takich obszarach, można powiedzieć, tradycyjnych dla naszej uczelni, czyli to jest obszar taki ekonomiczny związany z zarządzaniem i organizacją, bo to zawsze w każdej gospodarce bardzo dużo wykształconych ludzi w tym kierunku potrzeba. W każdego typu działalności trzeba coś zaplanować, zorganizować, pracować z ludźmi, tak, i potem jeszcze się oceniać. A potem psychologia to taki kierunek, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, no i IT. U nas ukierunkowany na takie IT software'owe, tak? Czyli będziemy próbowali cały czas promować to nasze programowanie biznesowe oraz gry komputerowe od tego roku, bo to jest jednak spore zainteresowanie i gałąź sporo, tak naprawdę gospodarcza za chwilę. No tak, tak, to są ogromne pieniądze związane z e-sportem, z grami, także tutaj na pewno takich specjalistów będzie coraz więcej potrzeba i chcielibyśmy, żeby firmy w tej branży również lokowały się w Nowym Sączu, bo tak jak mówię, akurat w tej branży jest to mniejszy problem, gdzie jesteś zlokalizowany. No aż mi się od razu pomyślało ciepło o miasteczku multimedialnym, które właśnie czeka na zagospodarowanie. No, miejmy nadzieję, że będzie zagospodarowane i trzeba też pamiętać, że nawet samo miasteczko, gdyby wypaliło, to jest mało, tak? Jeżeli Sącz chce nieco zmienić strukturę to tą produkcyjną, to takich firm z branży potrzeba więcej. A tu musimy pamiętać, że w Sączu jest kilka naprawdę bardzo ciekawych firm z branży IT, tak? Oczywiście my cały czas wałkujemy, oczywiście i dobrze, tak? Nasze największe przedsiębiorstwa i bardzo fajnie, że mamy takie motory rozwoju, ale chyba troszeczkę zapominamy o tym, że jest szereg przedsiębiorstw bardzo ciekawych, nieco mniejszych, tak? Po prostu nie są tak widoczne, bo nie mają hali na kilka tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast bardzo ciekawe i rozwijające się właśnie w tej branży IT. Być może okaże się, że będzie tutaj praca dla tych, którzy będą kształcić się w kierunku informatycznym. Tak, ja od razu powiem, że naszą trzecim takim obszarem, który chcemy osiągnąć, to jest rozwój właśnie siebie jako takiego przedsiębiorstwa. Już od kilku lat oferujemy, mamy takie usługi, no, można powiedzieć, produkcji software'u i tutaj mamy bardzo duże sukcesy na tym polu i mam nadzieję, że ta działalność i wpływa na to, jak kształcimy młodych ludzi. No i oczywiście też jest takim ciekawym biznesowym przedsięwzięciem. Panie rektorze, ważny jest Vox Populi. Kiedy wsiąść do, na przykład do taksówki, jak wiadomo, taksówkarze są świetnie zorientowani i zapytać o lata najpiękniejsze, czasem nie trzeba pytać, sami mówią, to wskazują, nie wiem, czy pan wie, na jaki okres w czasach Nowego Sącza. Wiem, zdarza mi się czasami jechać taksówką. Mhm. Tak. Mhm. Czyli chodzi o WSB w czasach świetności, gdzie było tutaj sporo, jak się okazuje, na tamte czasy bardzo bogatych studentów, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby taksówkami jeździć, żeby nakręcać tę koniunkturę. No, to Senevrati prawdopodobnie, ale co zrobić, żeby ciągle mocno iść? Czasy są, tak? Inne czasy, więc inny model taki biznesowy jest wymagany teraz. To jest trudny czas dla prywatnej uczelni. Znaczy myślę, że najtrudniejszy czas to już jest dla prywatnych uczelni w ogóle w Polsce już minął, natomiast no, rynek tak jest, jaki jest, tak? Teraz powoli się ten rynek oczyszcza, natomiast no, patrząc na demografię, ona jest no, przewidywalna, więc tutaj jakichś wielkich zmian bym po rynku nie oczekiwał, chyba że będą zmiany oczywiście w finansach publicznych, a co za tym idzie. O tym rektor Pawłowski wiele razy opowiadał, że bardzo liczył na takie zmiany. No, ja jestem w tym obszarze optymistą, dlatego że jak ostatnie dane o długu ukrytym zostały opublikowane, no to widać, że sytuacja nie jest aż tak różowa, jakby mogło się wydawać, słuchając tylko takich, można powiedzieć, pospolitych mediów. Więc myślę, że więcej osób tak po trochę dojdzie do tego, że jednak będziemy musieli coś ograniczyć, a jak coś ograniczyć, to być może wydatki na szkolnictwo wyższe. Ja nie mówię tutaj o wydatkach na naukę, żeby tych dwóch rzeczy nie łączyć, bo tutaj bardzo często się łączy, a to nie jest to samo, tak? To są różne, można powiedzieć, kanały transferu pieniędzy i w tym momencie, gdzie mamy tak wielką emigrację młodych ludzi po studiach,
no to trzeba się zastanowić, czy to jest sensowne, że finansujemy studia wyższe, bo wydaje się, że jakiegoś oparcia ekonomicznego to zupełnie nie ma, no pewnie ma polityczne, tak? Właśnie, ekipa rządząca wymyśliła nowy pomysł na plus, mamy 500 plus, mieszkanie plus, wymyślili ostatnio studenta plus, to taki pomysł socjalny, którego założeniem jest to, że stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będzie fundował samorząd danej miejscowości. W tym przypadku załóżmy, zajmijmy się Nowym Sączem i rzecz w tym, że będzie wybierał kierunki i studentów na tych kierunkach, te, które są potrzebne do tego, żeby potem mogli ci młodzi ludzie tutaj pracować. I co jest istotne, będą musieli po studiach pracować w tej miejscowości. Czy to wystarczy? Czy to w ogóle jest dobry pomysł, pana zdaniem? Znaczy, w czasach globalnej gospodarki to średni, tak? Jeżeli byśmy mieli zamkniętą gospodarkę z małą mobilnością ludzi, no to jakieś tam, można powiedzieć, postawy ekonomiczne, można by było próbować znaleźć jakieś korzyści z tego, natomiast nie sądzę, że to jest jakieś rozwiązanie uzasadnione czysto ekonomicznie czy rozwojowo. No inna rzecz, czy nie jest politycznie uzasadnione. Tak? No to wiadomo, że jeśli do czegoś się dokłada, to potem są szanse na to, że będą głosy. Sprawa dość oczywista. Natomiast zastanawiam się nad tym, jakie kierunki rzeczywiście byłyby przydatne dla naszego regionu, nie tylko dla Nowego Sącza, ale także Krynicy, Muszyny i poszczególnych innych miejscowości. Znaczy, no, struktura jest znana, tak? Plus oczywiście, tak jak mówię, te nowe branże powstają. Kogo najbardziej brakuje? O jakich kierunkach mogą myśleć młodzi ludzie, którzy teraz przystępują do matury albo są już w średnich szkołach? Znaczy, z mojej perspektywy wydaje mi się, że to, co kształcimy, to my kształcimy opierając się na takich realiach ekonomicznych, tak? Więc te nasze kierunki, które oferujemy, znajdują odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu rynkowym. Jeśli chodzi IT na przykład, na pewno. IT na pewno, tak? I to można powiedzieć większość rodzajów tego IT, tak? Bo informatycy są różni, szczególnie programiści, to teraz, no można powiedzieć, idą jak woda, jak ciepłe bułeczki. Z tym, że oczywiście młodzi ludzie też bardzo powoli przekonują się do tego, że IT może być pasją, raczej jak myślą o studiach IT programowania, no to sobie myślą, o Boże, jak ja sobie dam radę tam z matematyką i coś. W ogóle nie myślą o tych przedmiotach, które będą robić, tak? Przedmiotach, które ich cieszą, można powiedzieć, bo przecież szereg młodych ludzi, jak pokazał taki nasz duży konkurs Geniusz IT, to radzi sobie sami. To są, no, sami się wykształcili, tak? Sami się wykształcili, mają po 16-17 lat i proponują różne i w elektryku można takich młodych ludzi też już znaleźć. Tak. I w Sączu też są tacy, przecież też z Sącza brali udział i jest kupę takich osób, które dla których to jest, można powiedzieć, codzienność i pasja też. To jest ważne. Czyli niech by ta praca nie tylko miała w tle możliwości zarobkowe, ale także pasję. Nie, oczywiście. No to możliwości zarobkowe są dobre na początek, a potem człowiek się wypali po, nie wiem, 10 latach, tak? Jeżeli to mu kompletnie nie sprawia przyjemności. Także myślę, że IT na pewno, jeżeli chodzi o ten obszar zarządzania, to szczególnie takie kierunki związane ze sprzedażą, tak? No to jest wyzwanie naszych czasów, więc być może to nie brzmi dumnie, że jestem sprzedawcą, tak? Ale tak, zapotrzebowanie na rynku jest bardzo duże. Oczywiście mówię o tych zawodach nie podstawowych, bo wiadomo, że jak mamy na naszym terenie sporo firm logistycznych, transportu drogowego, to oni potrzebują kierowców, ale też potrzebują oczywiście osób spedytorów i innych osób, które to wszystko organizują i, można powiedzieć, potocznie ogarniają. No i psychologia to taki też obszar, który się dosyć mocno rozwija i coraz więcej takich umiejętności jest na przykład przydatne nauczycielom, a to jest duża branża, więc jak najbardziej. No, na pewno też techniczne, no, o tych technicznych kierunkach myślimy i to myślimy w dosyć taki innowacyjny sposób, bo przy technicznych kierunkach oczywiście głównym taką barierą jest infrastruktura. Natomiast tą infrastrukturę przynajmniej w jakiejś części można już próbować zastępować i to nie jest oczywiście tylko z YouTube'a jakieś filmiki o przyszłości, tylko realia można zastępować modelami 3D i tu nasza platforma idzie właśnie w tym kierunku, że będzie można pracować na modelach 3D. Jeśli młodzi ludzie będą chcieli odnaleźć się w przyszłości, to wystarczy odrobinę researchu. Oni doskonale wiedzą, co to znaczy i z pewnością się im uda pójść drogą, którą sobie wymarzyli. Dr Dariusz Woźniak, rektor WSB NLiU w Nowym Sączu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.